Siemanko, ja jestem Kemon, to jest kolejny unboxing. Ktoś się w komentarzach pytał, czy będę was mordował tylko FPS-ami? Nie. I oto dowód. Kolejna gierka kupiona. Już chwilę, musimy odpakować. Właśnie kurier przyjechał i od razu nagrywam. Tun, 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 tun. Widzicie to? Widać ładnie? Teraz ładnie widać. Wiedźmin 2, edycja rozszerzona Zabójcy Królów. Wiedźmińska kolekcja. Tu oczywiście jakieś tam paragoniki, że wiecie co, to zobaczę. Tu i tak nic nie ma, nie? Tylko patrzę takie tam pierdoły, nieważne. Okej. Odpakujmy. Strasznie szybko. Wczoraj zamówiłem ją parę minut po 12 i teraz mamy godzinę za 10, trzecia, ja już ją mam następnego dnia na gram.pl. Polecam tam zamawiać, zawsze bardzo szybko, fajnie, bez żadnych problemów. Dobra, otwiera się. Tak samo Matylda też tam kupiłem, też następnego dnia było. Tu z tyłu co mamy? Audiobook, wybrane opowiadania. Szkoda, że nie. Dobra, otwieramy. No i na razie nam nie będzie potrzebne, chociaż tu widzę, że oj, żeby tak ładnie otworzyć, żeby tak fajnie było. Już mi się podoba. Proszę, pudełeczko, w pudełeczku nic nie ma. Tutaj fajnie widać wszystko. Okej. Jezu, ile tych płytek. Dobra, to może jedźmy najpierw od tego. Audiobook Wiedźmina. Wybrane opowiadania. Co tu mamy? Ja sobie tak stanę, żeby się tu też widzieli. Nie wiem, czy ta kamera łapie ostrość, czy nie. Ona jest taka dziwna dosyć. Lista opowiadań. Wiedźmin, koniec świata, ostatnie życzenie, granica możliwości, miecz przeznaczenia. Okej. Okay. Dobra, dalej. Wiedźmin, edycja rozszerzona. Tun, tun, platynowa edycja. O Jezu. Tu jeszcze dodatkowe jakieś płyty, poradniki, instrukcje. Dobra, jak to odpakować, żeby nie zniszczyć? Powinny być jakieś takie fajne, żeby tutaj... O, jednak nie muszę używać noża. Albo... Nie, dobra, poszło. Dobra, to niech zależy, to ustawmy tutaj, niech sobie tak jest. Okej. Dobra, najpierw książeczki. Poradnik do gry. Instrukcja do gry. Ja sobie zobaczę tu, dobra, to nic nie ma. Tutaj wszystko. Cała masa. Mapki, nie mapki. Prześciszko, na pewno to przecież tam, bo dzisiaj to instaluję, ale dzisiaj nie wiem, czy już pojawiam z tego materiału, ponieważ mam chwilowo nagrane parę rzeczy. To jest instrukcja do gry. Mam nagrane trochę z Battlefield 3 materiałów i z Bad Company 2. Widać. Także chciałbym to wrzucić jak najszybciej. I chciałbym, tak myślę, najpierw chyba skończę kampanię z Battlefielda. Jedynki, co ja mówię? Trójki i kampanię z Battlefield Bad Company. Tun, 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 płytka. Dobra, co tu jest, żeby kody nie było? Druga płytka jest. Chociaż tam już wam pokazałem kod przed chwilą niechcący. Tutaj są, co to jest? Piosenki? Nie, tu było jeszcze jakiś ten właśnie. Materiał dodatkowy. Tutaj dwie płyty jednak są, bo zaraz mi bateria padnie, tak jest prosto. I tutaj na tych materiałach dodatkowych są różne pierdoły, jakieś muzyki, wszystko fajnie, pięknie. Okej, na pewno to poprzeglądam wszystko. Dobra, a teraz idziemy z tym. Super też, podoba mi się bardzo opakowanie, takie się fajnie mini kolorkami. Tutaj to widać, a w przypadku jak robiłem unboxinga płyty głównej na pudełku też mi się bardzo podobało.
Też były podobne mniej więcej, tylko tam były jakby takie kryształki, coś takiego. Dobra, bateria już mi miga, mam nadzieję, że się zdąży wyrobić. Tak to wygląda, boczek, tyłek. Z tyłu też takie fajne mieniące się, o super, super, po prostu magia. Okej, to połóżmy tu. Dobra, co tu mamy? Tu jest sama gra, rozumiem. Instrukcja, dwie płyty, tak? Dwie, okej. Co tu mamy w tej instrukcji? Jeszcze jakieś kody? Są kody. Dobra, instrukcja, jeszcze się nagrywa, okej, spoko. Tu różne pierdoły, fajnie, przyda się. Jest mapa. Super. Na pewno się przyda. Wszystko się na pewno przyda. Będę miał co teraz robić, gdy będę renderował. Chociaż mi się teraz przy tym nowym komputerze, to mi się szybko renderuje wszystko. Także spoko, aż tak, żeby to całe ogarnąć. To tak jest. Duże z tyłu, co jest, też jest mapa. Nie wiem, czy to widać. Wszystko widać, okej. Dobra. I wiecie co, powiem wam tak, teraz będę miał problem, co robić, czy grać w Battlefielda trójkę, czy w Bad Company, czy w Wiedźmina. A to dopiero początek moich gier. Tu mamy oficjalną ścieżkę dźwiękową, no to kozatko, i jakieś DVD. Aha, i tutaj tak, jeszcze te. Mamy takie paper, coś tam, nie pamiętam jak to szło. Tu mamy Geralta, a tu jakąś losową postać. Płyteczka z DVD i tam jest audio. I kolejne jakieś coś. List, pieczęć jakaś. Dobra, nagrywa się jeszcze 2 minuty, mi zostały niecałe ponad, znaczy. Dobra, co tu mamy w środku? Ja sobie zobaczę, bo to takie tajemne, może coś jest dla mnie ważne. I może nie jest to konieczne do pokazania. Nie. Jakiś list taki fajny. Fajne pierdoły, nie chcę się teraz tego czytać, później sobie popatrzę. Dobra, o co? A tak, jeszcze tu jest coś jedno. Jedna bardzo ważna rzecz. Tun, 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 moneta. To i tak nie ma pustrości, głupia jest ta kamera. Pyk, pyk. Fajnie, bardzo mi się podoba wszystko. Switaś, nie? Dobra, czy to jest wszystko? Chyba tak. Dobra, no to mam nadzieję, że wam się podobał taki unboxing. Materiały oczywiście będą, będzie cała masa materiałów, bo nie wiem jak ja obydwa Wiedźminy przejdę, ile to potrwa. No to dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o komentarzach, lajkach, no i najlepiej o subskrypcjach. Jeszcze raz dzięki i na razie.